Cześć, ja jestem Niebieski, ale jest kolejny odcinek Karbolina na kanale. Piątkowy odcineczek, jej. I zanim zaczniemy, chciałem was zaprosić na niedzielną aktualizację, w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawi się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. Ptaszki ćwierkają, ranek nadchodzi, ale to tylko w Kerbalach. Ranek nadchodzi, zdecydowanie. Tak więc tak. Na pewno nie ranek. Nieważne. Co w tym odcinku? W tym odcinku zrobimy pojazd do uratowania dwóch kerbali, które nam na orbicie sobie latają już od dłuższego czasu. Myślę, że wypadałoby je uratować i potem wsadzić je na stację kosmiczną, żeby dalej sobie na orbitę siedzieli. O tak, to jest dobry plan. No, wykorzystamy ten Landerkan, tędy będą sobie wchodzić. Dajemy jednostkę sterującą, dajemy jakieś tutaj. No nie badania, zaplecze energetyczne, zarzucimy także jakieś zaplecze paliwowe, nie. Zaplecze paliwowe w inny sposób rozwiążemy. I poza tym tutaj tak naprawdę to wszystko, czego potrzebujemy. Znaczy to tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Zarzucimy tutaj jakieś panele słoneczne dla pewności, że to zadziała i będziemy właściwie na spokojnie. Dobra. Czy nie, no panele słoneczne muszą być, nie? Panele słoneczne być muszą. To jak co? Jak prądu nam zabraknie, to nie będziemy mogli sterować. To wtedy byłby problem. Okej, druga rzecz. Chciałbym z aerodynamiki tutaj airbrake'i zarzucić. Dwa, tylko tutaj ładnie obrócone. Mniej więcej w ten sposób. Aż wolałbym, żeby były tutaj. Jakoś się zbytnio nie chcą komponować tak jak ja bym chciał, tak więc tutaj nieco wyciągniemy i nieco podejdziemy nimi w górę. Okej, teraz może być. Drugą rzeczą to jest koło wahadłowe, które będzie tutaj, oraz troszkę paliwa, troszkę niedużo, i silnik jakim jest tutaj powinien być obecny. Gdzie on jest? Tutaj jest budel. Okej. Tutaj mamy 3000 metrów na sekundę delta V. Wow. Właściwie to nam na pewno starczy. Tego jestem pewien. A więc zróbmy decoupler. Zróbmy owiewkę tego. Tego. Podstawową owiewkę, żeby nic nam w czasie startu się z tym nie stało. Podciągnijmy to do góry. Wyłączmy koło wahadłowe w centrum sterowania. Wyrzućmy kerbale, które nie lecą. No sorry. Tutaj będzie Kerbinowa orbita ratunek 2 będzie. I teraz coś, co wyniesie to wszystko na orbitę. Bardzo prosta rzecz. Użyjemy coś, co bardzo dobrze znamy. To nie będzie to. To będzie to. I to będzie to. I to zdecydowanie nam już wystarczy. To jest coś, co zdecydowanie nam już wystarczy. Tak więc cóż, możemy po prostu startować. Tak więc startujemy. Szybki odcineczek. Szybki start. Szybki lot. Szybkie ratowanko. Ratowanko nie będzie takie szybkie, jakby chciał. Oczywiście. Zawsze na pewno wyjdzie coś, co nie powinno.
Lela, spokojnie, poradzimy sobie. Startujemy stąd. Joseph. Tak, mamy trzy. Tylko w których są kerbale? Nie wiem, lecimy po pierwszego na pewno. A więc SAS, maksymalny ciąg. I lecimy. Od razu z oczywiście dużym pochyleniem, mamy lekki pojazd, nie będzie nam żadnych problemów sprawował, jeżeli chodzi o lot, przynajmniej z założenia. A jak to będzie, zobaczymy. Mam wrażenie, że statek sam się prostuje, to takie wrażenie, czego robić nie powinien, więc raczej nie robi. Zmniejszmy ciąg. Lecimy troszkę za szybko. Johnson. Mogłem sprawdzić, jakich kerbali ratujemy, wtedy byśmy wiedzieli, czy dobrze lecimy. To jest pewne. A i tak będzie dobrze. Na spokojnie. Już łapiemy orbitalne prędkości. A więc wszystko będzie się zgadzać. Dopalacze odrzucone. I teraz tylko set as target i wszystko będzie jak należy. No okej, okej. Prawie jak na... A właściwie nawet bardzo jak należy. A pułapka na poziomie 78? Mi się to podoba. Musimy wylecieć w kosmos. Musimy zdjąć owiewkę. Będziemy mogli wszystko zrobić jak należy. Jesteśmy dość wysoko. Chcemy być nieco niżej niż tam, gdzie lecimy. W ogóle to nas wyprzedza w tej chwili. Nie podoba mi się to. Czemu mnie wyprzedzasz? Wyprzedza mnie z bardzo prostego powodu. Nie mamy wystarczającej prędkości, żeby samemu to wyprzedzić. Tak więc zdobądźmy tą prędkość. Na tym zbiorniku byśmy zrobili orbitę, ale nie chcemy go trzymać na orbicie, więc nieco wcześniej go rozłączymy. Teraz tak, rozpędzamy się. Coraz szybciej, coraz lepiej. Tak, jakieś ekstra dekaplery. A jedna rzecz, jak my wylądujemy? Czy ktoś wie, jak wylądujemy, nie mając spadochronów? Czy ktoś wie, jak wylądujemy, nie mając spadochronów? Nikt nie wie, jak wylądujemy, nie mając spadochronów. Abort the mission! Tak, dobra. I misja zakończyła się szybciej niż planowałem, dlatego że nie dałem spadochronów. Okej, dajmy te spadochrony. To było takie, zorganizowałem misję, żeby uratować kerbale. Ale to się wydarzyło. Nie dałem spadochronów. 4. I 4.
Okej. I są już sparochrony. W takim razie sprawdźmy już, jakie kerbale chcemy z orbity ściągnąć. To może być dobry pomysł. I tak, z orbity chcemy ściągnąć Rokina i Tinkina. Okej. Fajnie się nazywają. A więc sprawdźmy ich orbity. Orbity będą także tutaj wokół Kerbinu. Tylko tutaj jest Tinkin, a tutaj jest Rokin. No i to nie jest Johnson. Spoko. Tak myślałem, że coś mi nie gra. Teraz już wiem, co mi nie grało. Okej. Tak więc Rokin idzie na pierwszy ogień. Teraz mam sporo ochrony. Teraz raczej uratujemy ich. Tak, VAB. Pojazd jest ze spadochronami już. Raczej nie sprawię problemu z lotem. Już widzieliśmy, jak on leci. Tak więc cóż, startujemy. Bez zbędnego gadania. Lecimy tam, gdzie mamy lecieć. Lot po raz drugi. Patrzcie, no, czasami błędy się zdarzają. Kwestia tego, by je poprawić. Tak. Od razu pochył i lecimy z pełną parą. Pochylam się oczywiście bardzo od razu, ze względu na to, że chcę nabrać prędkości horyzontalnej przede wszystkim. Na tym polega orbita. Tak właściwie mógłbym zmniejszyć ciąg nieco. Zmniejszenie ciągu wydaje się w porządku opcją. Tak więc lecimy. Czyli orbitalne, nie target, orbit. Aby było. Dobrze, że jestem na stability asyście. Dobra, lecimy z tą prędkością. Jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Już mamy 20 km, a po apce. Prędkość horyzontalna staje się większą prędkością niż prędkość wertykalna. To jest bardzo ważne. Dopalacze odrzucone. I na prograjcie lecimy. Zwiększmy naszą apoapsę. Mógłbym zwolnić nieco. Jak nieco zwolnimy, to będziemy nieco wyżej, kiedy będziemy lecieć. Będzie szybciej, bardziej kołową orbitę można było zrobić. Może być istotne w moim przypadku w tej chwili, szczególnie mając taką moc dostępną, jaką mam. A i tak przyspieszamy, więc tutaj jest bardzo w porządku wszystko. Już czy wydajnie lecimy na orbitę? Oczywiście, że nie. On jest na 88 km około. Okej, to właściwie wiele dla mnie nie znaczy. Ważniejsze w tej chwili wydaje się to, żeby zdjąć tą owiewkę stąd. Ważniejsze jest to, że mamy tym razem spadochrony na statku. Tym razem raczej wylądujemy, jak zlecimy. A więc tak. Dogońmy naszego gagatka. Uwolnijmy go z jego orbity. I wszystko będzie w porządku. 57 km separacji.
Nie jest źle, ale i nie jest jakoś bardzo specjalnie dobrze, bym powiedział. Mogłoby być to nieco lepiej, lepiej nieco, ale i tak sobie poradzimy. Przyspieszmy bardziej, może uda się nam zmniejszyć separację. Osobiście chciałbym to zrobić. Wystarczy, że zlecimy nieco wyżej nad jego orbitę właściwie. Jego orbita jest nieco pochylona. A nie, to moja jest nieco pochylona. Moja orbita jest nieco pochylona. Nieco. No, delikatnie. Warpnijmy się tutaj. Na progrejcie wyrównamy naszą orbitę główną ogółem. Przy okazji odrzucimy główny silnik. Coś wybuchło, ale mniejsza. Warpniemy się tutaj, ustawimy się na target i damy na zwalnianie względem targetu. I wszystko powinno być jak należy. 80 km czy 60 mamy perapsa? Chyba 60, nie? Separacja się zmniejsza oczywiście. 6 km separacji, super. Teraz jeszcze bardziej zwolnić względem targetu i przełączyć się na target. Wziąć ze sobą Kerbala i go uratować oczywiście. Mieliśmy ładną, małą separację. Czy mogę nieco przyspieszyć? Jeden i cztery. Ok, wygląda się bardzo na bardzo ładny czas. A więc co ja chcę tutaj dalej zrobić? Zdaje się, że nic. Mogę zapalić światło. Jedno światełko pośród całego kosmosu. Perapsa, papsa jest w porządku. A, jedna rzecz chciałem zrobić. To mogę to zrobić, kiedy się już warpniemy na jasną stronę planety. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że będziemy wszystko widzieć. Chcę zmniejszyć tutaj limit, znaczy zwiększyć limit oczywiście. Gdzie jest nasz target? Target tam jest. Zmniejszamy prędkość względem targetu. Chcemy, żeby była jak najmniejsza. Dzięki temu wyrównaliśmy ją do zera. Cześć, Robin. Rokin znaczy. Lecisz na EVA. Masz jakieś badania do zrobienia? Oczywiście, że nie masz. Tak. Tu jest nasz cel. Tak więc cóż, lecimy. I tak. Lecimy na nasz target. Na spokojnie. Trochę minie zanim dolecimy, jak widzę. Ale nie powinno być z tym problemu. 700 metrów, 400 metrów. Okej. 200 metrów.
I już jesteśmy. Jeden Kerbal będzie uratowany. Znaczy prawie uratowany. Jeszcze pozostanie jedynie wrócić na Kerwin. Cześć, statek kosmiczny. I teraz następuje dokowanie Kerbalem. I wchodzimy. Jest jeden Kerbal uratowany. Quick save. Musi być oczywiście. Teraz Tinkin. Chcemy. Czy Tinkin krąży? Nie krąży, przeciwnie. To nas wykrywa jako kogoś, kto krąży przeciwnie do niego. Uf. Na orbicie chcemy nieco zwolnić. Do około 75 km. 74, 72. I teraz czekamy. Tak, przyspieszyłbym, ale nie chcę, żebyście dostali epilepsji. Tak więc zwolniamy. Dobra, w preapsie jeszcze zwolnimy. Przy okazji, a tutaj raczej nie ma problemu. Tak. Lecimy na retrograde'a. Na preapsie zmienimy naszą apoapsę do poziomu 72 km i teraz krążąc wokół Kerwinu powinniśmy się zbliżać do Tinkina. Widzicie? Zbliżamy się. Jest spoko. Rokin. Ile tych orbit musimy zrobić, żeby się zbliżyć całkiem? Nie jestem pewien. Na pewno musimy Rokina wyprzedzić. Tak więc krążymy, krążymy, krążymy. I już jesteśmy bardzo blisko. I już możemy planować manewr. Taki, że nieco przyspieszymy. Zobaczmy, jak bardzo naszą separację możemy zmniejszyć. Chcemy ją zmniejszyć maksymalnie, jak tylko możemy. I będzie dobrze. Separacja na poziomie 8 km, 7 km. Ok, 8 km było najlepiej. No i cóż, patrząc po czasie odcinka, uratujemy tego Kerbala już w następnym odcinku. A ten odcinek to byłoby na tyle. Ja wam dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę. Zostawienia komentarzy odnośnie ciekawych misji, które mógłbym zrobić. Jeżeli macie jakiś plan, żebym coś zrobił, no to myślę, że zrobię. My w następnym odcinku będziemy ratować kolejnego Kerbala. A na ten odcinek to tyle. Dzięki za uwagę. Żegnam się z wami. No i cześć.